Cmentarz ten został poświęcony w 1869 roku po wielu, bo aż 70 latach dyskusji i rozważań, gdzie ma być położony ten nowy wówczas cmentarz, jako że w końcu XVIII wieku był wprowadzony zakaz grzebania zmarłych na cmentarzach śródmiejskich. Później nie zawsze on był przestrzegany i pewnie też dlatego tak długo trwało przeniesienie tego cmentarza w to oto miejsce. I mamy tutaj grobowiec rodziny Berensów, rodziny, która była właścicielem pensjonatu hotelu polskiego, później nazywanego Esterką, restauracja Esterka. Rodziny też tutaj dla Kazimierza zasłużonej. Grobowiec jest wzniesiony według projektu architekta Henryka Dąbrowskiego. Grobowiec rodziny Michalaków, w tym Antoniego Michalaka, malarza związanego z Kazimierzem, i już obecnie trzecie pokolenie Michalaków idzie w jego ślady. Kwatera zakonników z naszego klasztoru, franciszkanów, i grób Adriana, czasami jak piszą Hadriana Gałuszkiewicza. Po kasacie klasztoru, po powstaniu styczniowym, on jedyny właściwie pozostał tutaj na służbie i przez 20 lat odprawiał mszę, starał się dbać o klasztor, aż do właśnie swojej śmierci w 1889 roku. Grobowiec rodziny Sicińskich, w tym Karola Sicińskiego, architekta, malarza, jak głosi napis, no, który był też konserwatorem kazimierskiej architektury. I grobowiec Tadeusza Krwawicza, znanego okulisty, grobowiec wykonany w kształcie kazimierskiej kapliczki. Jest to właściwie kopia kapliczki z ulicy Szkolnej, kapliczki stojącej w pobliżu domu profesora Krwawicza. Tutaj znajduje się kwatera żołnierzy rosyjskich, poległych w 1914 roku. No, część jest jako żołnierze nieznani pochowana, część nazwisk jest polsko brzmiących, część rosyjsko brzmiących, co jest zrozumiałe dla historii tego czasu, tego okresu. No, dotarliśmy do miejsca szczególnego, gdzie pod starym dębem znajdują się groby Marii i Jerzego Kuncewiczów. Maria Kuncewiczowa, pisarka, Jerzy Kuncewicz, również pisarz, publicysta, związani bardzo ściśle z historią Kazimierza. Maria Kuncewiczowa w swoich utworach wielokrotnie umieszczała akcje swoich opowiadań, powieści właśnie w Kazimierzu. Jedyny na kazimierskich cmentarzach nagrobek z napisem w języku rosyjskim, nagrobek Iwana Iwanowicza Byczewskiego. Z moich wiadomości, z rodzinnych przekazów wiem, że miał dom na ulicy Lubelskiej, dom stojący jeszcze obecnie obok przychodni zdrowia.